W tym zawiniątku jest magnetofon Technics RS-B18 od pana Darka. Jak zwykle włączyłem sobie przez żarówkę. Trochę głośno silnik chodzi. Jak tam w środku? Ładny wyświetlacz. No, tylko że niestety te powierzchnie wszystkie odbijają się. Ciężko się to filmuje. Informacji niestety nie ma, że mamy włączony Dolby albo DBX, a szkoda. Selektor taśm działa. Zaraz wrzucę jakąś taśmę, zobaczę, czy w ogóle ono odtwarza. Jak widać, coś tam na wskaźniku prezentuje, ale nadal. O. Czyli tak, wyłączone Dolby, włączone Dolby albo DBX. Taśma normalna, chromowa i metalowa może być obsługiwana przez ten magnetofon. O, tu jakąś wskazę widzę przy gnieździe Phones. Mamy wyjście dla mikrofonów i to ten suwak powinien być w pozycji środkowej. Natomiast ten suwak z reguły powinniśmy ustawiać tak daleko, jak chcemy silnie nagrać sygnał. O, działa też licznik. Akurat mam nagrany jakiś sygnał testowy, więc widać minus 20 dB. Jak na moje osobiste wrażenia, ta kieszeń za wolno się otwiera, ale to jest przecież upodobanie właściciela, jak szybko ma się kieszeń otwierać. Nic mi do tego, jak tam mówicie. Okej. Ta rolka też w porządku się wydaje, ale przyjrzymy się jej bliżej, jak rozmontujemy całe urządzenie. Jednak silnik trochę głośny jest. W magnetofonie z reguły nie ma zbyt dużo gniazd wejściowych i wyjściowych. Mamy zdublowane złącza za pomocą gniazda DIN. Oczywiście informacje o tym, że to jest zrobione urządzenie w Japonii. Pod marką Technics, model RS-B18. Mamy także informację o licencji DBX, a tutaj Dolby. Service use only. No ciekawe, co tam może być. Nie zaglądałem jeszcze do instrukcji serwisowej. No i tu przewód wydaje się, że jest oryginalny w ten sposób zamontowany. Dobrze, rozbierzmy go. Jeszcze jedną wskazę widzę, to dzięki temu, że mam z tyłu podświetlenie. Tutaj jest delikatne niespasowanie frontu z pokrywą. Pewnie dlatego, że coś na tym stało. Ten serwis use only wydaje się być, bo to na wprost, szczeliną do użycia bardzo długiego wkrętaka, żeby przestawić prędkość. No, paski są wyjechane. One się nie powinny aż tak mocno uginać. Ten drugi też jest spękany, co zresztą tutaj widać. I jest dosyć mocno rozciągliwy. Zobaczcie, jaki luźny pasek jest od licznika. Nie powinien się aż tak uginać. Front panel trzyma się na trzech śrubach i można go zdjąć. A propos magnetofonów Technicsa, tych starszych z DBX-em, to pamiętam, że kupiłem mniej więcej tak wyglądający, się nazywa chyba 85 RSBX 85 mojemu ojcu. Niestety tata nie potrafił docenić tamtego magnetofonu. No ale cóż, używa go do dzisiaj, ale tak czy siak myślę, że i tak nie jest w stanie docenić brzmienia, ponieważ jego słuch jest bardzo mocno zniszczony. Ojciec słyszy tam tylko do paru kiloherców. Zniszczony przez maszyny. Ojciec był automatykiem w dużym zakładzie przemysłowym, więc no nie dziwne, że jego uszy już byłby w stanie już zachwycić się nad tymi przewodami i tutaj tym, że to tak prosto jest. Następna wskaza, że to tak prosto jest zrobione. Wszystko wystarczy wymontować, ale niestety tu mam problem. Muszę wykręcić ten włącznik, żeby całość sobie swobodnie zdjąć i operować na tym. Mamy już rozdzielony front panel od reszty. Teraz muszę wyjąć mechanizm.
Mechanizm zamocowany jest na tych śrubach. Dodatkowy element mocujący tutaj, tutaj i tutaj, chociaż z tym mam jeszcze wątpliwość. Tutaj jest przymocowany prawdopodobnie jakiś tam element wysuwania kasety. No, także to jeszcze zostało do odkręcenia. I trzeba zająć się tymi paseczkami, poszukać je, kupić. Generalnie rzecz biorąc, głowica jest lekko starta. To widać. Jest zużyta nieco i to tak dosyć dziwnie, bo od strony kamery jest bardziej zużyta niż od wewnątrz. Mógłbym ją wymienić, to jest koszt około 100 zł. Tutaj mamy generalnie w dobrym stanie to kółeczko. Nie jest jeszcze twardawe bardzo. Ugina się. Jest elastyczne, więc to można by zostawić. Trochę je tylko wyczyścić i odświeżyć. Tutaj mamy zębatkę, którą praktycznie rzecz biorąc należałoby wymienić, czyli odlać, bo jej żywotność już widzę, że jest na wykończeniu. Widać to po kolorze i po wyrobieniu niektórych trybików. Także mamy dodatkową robotę. Wymiana tej zębatki. Trzeba ją odlać. Czyli nie jest już tak wesoło. Tak to niestety się dzieje przy zakupie starych magnetofonów. Niestety te elementy bardzo szybko się zużywają. Tam w środku widzę też kilka zębatek. Być może też są w podobnej kondycji. Co jeszcze zauważyłem? Pęknięcie, pęknięcie, pęknięcie. Praktycznie rzecz biorąc to prawie nie przeszkadza w działaniu tego magnetofonu, ale pęknięcia są. Tak po prostu jest z magnetofonami z lat 80. i 70. Wiele elementów plastikowych tam już po prostu jest tak zużytych, że pękają, że kruszeją, także czasami nie warto kupować takiego magnetofonu. Możecie się przyjrzeć, jak wygląda koło zamachowe. No tak, paski są już naprawdę w złej kondycji. Ten jest sztywny, a ten za to jest też nieelastyczny w ogóle, co widać. Jest. No i rozciągnięty niestety, nie? Tak mamy widok koła pasowego silnika. No i ten silnik mnie trochę interesuje. Luzów nie ma. A taki ruch to jest normalny w silniku. Chociaż niestety ma poprzeczne luzy. Tego nie jestem w stanie wam pokazać. Ale puka. Ja niestety tego nie zrobię. Nie zajmuję się już dorabianiem łożysk. I nie jestem w stanie tutaj tego luzu zlikwidować. To będzie się objawiało dosyć dużym wow and fluterem. O, silnik może się zacierać po prostu w tym łożysku. Silnik ma bardzo duże bicie. Górne łożysko jest zepsute. Tutaj bieżnie tego koła zamachowego warto by było trochę przeszlifować, zanim się nie założy nowy pasek. Muszę jeszcze silnik zdjąć, wykręcić stąd. Właściciel znalazł nowy silnik, znaczy bez takiego luzu jak ten, więc niebawem silnik, no, czuć normalnie, niebawem silnik dostanę i zostały jeszcze do zakupu paski. No i to generalnie chyba będzie koniec z robotą na tym. O, i czyś ustawienie tamtego, nie? Po lekkim spolerowaniu okazało się, że na kole zamachowym jest rydza, więc trzeba troszeczkę bardziej się do tego przyłożyć. No teraz zdecydowanie lepiej to wygląda. Jeżeli chodzi o ten pasek, to niestety jest on dosyć mocno spękany,
więc trzeba go wymienić. Sprawdzę tylko, czy naciąg ma dobry, żeby zmierzyć jego średnicę, bo wtedy zastosujemy taki sam. Jeżeli chodzi o paski, to ten mógłby być troszeczkę ciaśniejszy. Ten wydaje się w miarę ciasny, ponieważ jak pansetę podłożę pod pasek, próbuję ją wyciągnąć, to pasek przesuwam. Tutaj bardzo łatwo idzie zdjąć to, proszę zobaczyć, więc ten pasek jest za luźny, zresztą to widać po ugięciu. Nie powinien się tak uginać, natomiast ten pasek jest zupełnie do wywalenia. Tu musiałbym nawinąć jakąś drętwę, żeby sprawdzić, czy jaka długość powinna być tego paska. Chociaż może jak nie będzie naciągnięty, numer mniejszy weźmiemy i będzie dobrze też. Jeśli chodzi o paski, to pasek przewijania to jest kwadrat 1,2 mm. Długość paska po zburzeniu na pół. Zburzenie na pół to jest takie zburzenie. No tutaj ciężko pokazać jedną ręką. Z tej strony równiutko z drugiej zmierzymy to i potem z długości obwodu liczymy średnicę. Pasek do licznika ma w ten sposób 96 mm, a do kapstana pasek ma 118 mm. I jest to płaski pasek, 3 mm szeroki. Niestety, jak widać tutaj na załączonym obrazku, jest pęknięcie w wózku od rolki dociskowej. Rolkę mi się udało wyczyścić, jest w bardzo dobrym stanie. Natomiast sam wózek będzie trzeba odlać z żywicy, jeżeli uda się. Jak widzicie, pęknięty jest. No to tak ze 2 tygodnie znowu będzie przerwy, zanim żywica nie wyschnie, zanim forma nie wyschnie. Zdarzają się właśnie w starych magnetofonach, bardzo często coś takiego się zdarza, że albo mechanicznie, albo totalnie elektrycznie. Tutaj elektrycznie było sprawnie, ale mechanicznie nie. Wczoraj zrobiłem formę, dzisiaj będzie trzeba zobaczyć, co z tej formy wyszło. Wydaje się, że jakieś 3 gramy żywicy powinny wystarczyć. To jest mniej więcej ta sama masa. Żywica pełną wytrzymałość ma dopiero po 7 dniach, więc myślę, że w niedzielę będę mógł przystąpić do obróbki. Na co trzeba zwrócić uwagę przy takiej produkcji części zapasowych? Ano na usunięcie tych pęcherzyków powietrza. Musicie być pewni, że tutaj, w tym miejscu, gdzie macie ten element, nie ma powietrza, bo w tym momencie cały model będzie zepsuty. Tutaj po prostu pognieść trochę formę, usunąć powietrze i wszystko powinno być dobrze. Upłynęło 5 godzin, jak zobaczycie. Troszeczkę stężało, nie? Dobrze, jeszcze jest elastyczny. Ja tu przy okazji, bo mi zostało trochę, za dużo zrobiłem surowca, więc zrobiłem jeszcze jeden zestaw trybików do Philipsa. Tutaj jest ten trzeci, w sumie drugi element w kolejności, który dorabiałem. No jak widać, zrobienie formy i praca z modelami jest taka, że no zawsze się któryś tam etap nie uda. Na pierwszym widzimy, gdzie nam się tworzą pęcherze, to na tym widać, gdzie się tworzą pęcherze powietrza. Tu akurat złamałem to podczas wyjmowania z formy. Ten wyszedł w miarę dobrze. Tutaj widzicie kolejną próbę wykonania tego elementu. Niestety poprzedni element mi się nieco zepsuł podczas obróbki. Chyba zbyt świeży był. Został mi jeden taki. Ale tego już nie będę obrabiał. Zrobiłem jeszcze jeden odlew. Tutaj zacząłem go szlifować. Ale przypomniało mi się, że ktoś pytał, czy mam te rybiki do Philipsa. No niestety odlew już jest, forma jest tak zniszczona, że niestety nie uda mi się odlać. Zresztą widać tutaj, że są deformacje dosyć duże. O, widać w tym miejscu. Tutaj też jest następna deformacja. Jedynie co jako tako wygląda, to ten trybik, ale ten trybik no, trzeba jeszcze obrobić. Czyli użyć pilnika, wiertła. No i też tryby już widać, że nie są w doskonałej, że tak powiem, kondycji po odlaniu. Muszę obróbki mechanicznej dużo zrobić, żeby się to nadawało do użycia.
Po testach się niestety okazało, że wykonany przeze mnie model się zdeformował, w związku z czym muszę użyć oryginalnego tworzywa. Zrobiłem tak, że tutaj spróbowałem to trochę skleić jakimś klejem. Na razie to trzyma. Ośka też jest na słaby klej wklejona, także wystarczy tylko mocniej przycisnąć i wtedy się wyciągnie. No nie mam innego sposobu w tej chwili. No, niestety to jest zbyt plastyczne tworzywo jeszcze, ten modelarski odlew, żeby zastąpić ten wózek. Niestety wracamy do tego poprzedniego. Pewne doświadczenie, nauczka i zmarnowany materiał. Właściciel podesłał mi parę części. Są to paski do magnetofonu. Taki fajny silniczek. Już zacząłem rozpakowywać. Prawie identyczny tylko, że inna tutaj jest rolka pasowa, kółko pasowe, no i trybiki. Mam nadzieję, że będą pasować. Ten silniczek też słychać podczas pracy, ale nie ma wibracji, nie ma bicia. Po prostu może trzeba go tylko wyczyścić. Już kółko pasowe zmieniłem, wyczyściłem. Teraz odlutować ten silnik i założyć ten. Teraz przystępuję do wymiany tego żółtego kółka. Mam nadzieję, że się uda. Wyciągnąłem już trochę elementów, muszę sobie je układać i co chwilę fotografować, żeby dostać się do tego kółka białego, żeby je także wymienić na tamto czerwone. Skoro klawisze mamy wyciągnięte, warto przemyć je. No i nałożyć nowy smar. Co prawda tutaj smaru nie wymieniałem, gdzieniegdzie go tylko uzupełniłem, bo smar jest w dobrej kondycji, ale skoro będę czyścił klawisze, no to niestety usunę go, tak? No to muszę nałożyć nowy. W takich miejscach najczęściej zbiera się mnóstwo brudu i kurzu. Magnetofon złożony na próbę. Gdzie tu jest eczek? Tu. Taśma. Wpierw sprawdzam. O, coś jest nieprawidłowo złożone. Pewnie was ciekawi, co źle złożyłem. Mianowicie tą sprężynkę nie założyłem za ten wypust, który tutaj widać. O, teraz go widać. Jak to tam jest włożone, no to ta sprężynka musi nam odginać te pauzy. Przypominam, że w niektórych magnetofonach te kołki ułatwiają założenie paska. Sprawdzimy jeszcze raz na sucho. Coś dalej się zacina, ale nie mam pojęcia co. I nie działa nam wsteczny. Pauza działa. No widzicie, zaraz mi wciągnie taśmę. Tak to jest z magnetofonami. Bardzo nie lubię tych mechanizmów z tej serii właśnie tutaj. No i one zawsze mi sprawiają problemy i kłopoty. No cóż, kolejny raz trzeba to rozebrać. No nie działa. Problem z przewijaniem to prawdopodobnie blokada tego kółka tutaj była. No ale mam nadzieję, że teraz po złożeniu będzie dobrze. Przyznaję szczerze, że zmęczył mnie ten magnetofon dzisiaj. Pauza działa. Przewijanie w tył działa. Przewijanie w przód działa. Podczas rekordu powinna przesuwać się dźwignia. I przesuwa się bardzo dobrze. Dobra, otwieranie też działa, prawda, dla mnie za wolno. Pauza. Wszystko na tych soft touchach zrobione, magnetowo sobie gra, pauza. No super. Głowica Tijaka 188 ohmów i 110 mHz. Przy okazji widzimy, ile ma drugi kanał, 194 ohmy i 108 mHz. No, czyli nawet w takiej głowicy potrafią się uzwojenia różnić. Podobnie było w tej.
No ta głowica ma troszeczkę inaczej, bo ma 195 ohmów i 75 mH, czyli napięcie indukowane w tej głowicy jest niższe niżeli w tej głowicy Tiaka. Tutaj mam trzy głowice. Oryginalna, tą, którą kupiłem, i stara z magnetofonu Sony. To jest jakieś rebrandowane badziewie za 100 zł. Żałuję, że kupiłem, ale no przekonałem się, że to nie jest głowica Teka na pewno. No i od lewej jest głowica Sony. W środku jest oryginalna głowica, czyli ta zużyta od Technixa. A z prawej strony jest ten nieszczęsny Tek. I zobaczcie, jak wykonanie jest tej szczeliny magnetycznej. No ta z prawej głowicy odstaje od tych dwóch pozostałych. I to jest prawdziwe oblicze tej głowicy spod naklejki S271-1H. No niestety nie mogę użyć tej głowicy. Chciałem. Wziąłem drugą głowicę, którą mam od niby Teka. Ustawiłem poziom i jest dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze i długo grała. Tak, przy okazji z prawej strony jest polska nieużywana głowica. No, zobaczcie, jaka jest różnica między tą oryginalną z Technixa a naszą polską z magnetofonów ZRK na zakładów radiowych Kasprzaka. Oryginalna New Old Stock, że tak powiem. Tutaj jest druga. Leżą sobie i czekają na właściwy moment. I tak przy głowicach będąc, to jest głowica z Walkmana Philipsa, mojego prywatnego, który kiedyś kupiłem, mając nie wiem, 17 może lat. Z radijkiem był taki. Został mi jeszcze układ elektroniczny. Mechanizmu niestety nie mam, bo się rozleciało to. A to jest głowica z mojego pierwszego Walkmana, który miał być stereofoniczny. Nie był stereofoniczny. No. Wiele rzeczy dzieje się poza kadrem. Nie zwracam wam na to uwagę, bo było coś takiego w innym filmie. Lub nie wiem, no uznałem to za niezbyt konieczne, żeby pokazywać każdą czynność. Więc uprzedzając komentarze, próbowałem pokleić to różnymi klejami. Próbki sobie zrobiłem na różnych fragmentach i jak widzicie, żaden z tych klejów, te popękane elementy mechanizmu, nie chce mi spoić. A jest to taki plastik, który faktycznie ciężko jest skleić. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na funkcjonowanie tego magnetofonu i nie rozsypie się za jakiś czas. No cóż zrobić. Także to, co widzicie tutaj, to jest efekt jakiejś tam pracy, która nie zawsze jest uwieczniona przez obiektyw aparatu. Całe szczęście w całym magnetofonie kondensatorów jest dosyć mało, za wyjątkiem tutaj tego modułu DBX. Dlatego sprawdzę kondycję. Ponotuję sobie, które należy wymontować i zastąpić jakimiś nowymi kondensatorami. Akurat tutaj ta płytka jest dosyć istotna, jeżeli chodzi o dokładność pojemności, bo jest to, jakby nie było, filtr. DBX jest filtrem. O zmiennym, co prawda, wzmocnieniu, ale jest filtrem. Tutaj mamy kondensatory zasilacza. Też wszystko trzeba sprawdzić. Przy okazji wyczyścimy i sprawdzimy styki. Cewek nie ruszam. Potencjometry też wydają się być czyste. No to do dzieła. Jak widać, przełącznik chodzi z pewnym oporem, więc trzeba ten opór zachować. To jest jeden z kondensatorów elektrolitycznych na tej płytce DBX. 330 nanofaradów. Jak widzicie, 4% różnicy w pojemności jest bardzo dobrze. Sprawdzam kolejny. 4,7. No i SR jest dobry. Dalej pojemność też była dobra. Co prawda pojemność mi się co chwila waha na tym pomiarach, ale około 2 do 3% różnicy, więc myślę, że sprawdzę tylko to od zasilacza jeszcze i nie ma sensu sprawdzać dalej. Czas naprawdę w zasilaczu 2200 na 16. No tutaj mamy tak, że ESR mógłby być trochę mniejszy.
To jest zasilacz, więc myślę, że tutaj z ESR-em trochę jest nie tak. No i pojemność 1901. Pojemność jest tak mniej więcej w zakresie 15% odstępstwa od oryginału. Poszukam jakieś kondensatory i je zastąpię. Drugi z kondensatorów ma podobne parametry, więc myślę, że nie ma sensu zostawiać go. O ile mnie pamięć nie myli, to te układy Dolby były wykorzystywane w którymś z polskich magnetofonów. Nie wiem, czy szuflada, czy coś podobnego. Wydaje się to oznaczenie bardzo znajome. Zastanawiałem się, skąd znam ten układ scalony, ten Dolby, który tutaj jest. A znam to z praktycznego elektronika. Też prawdopodobnie z naszej wieży szuflady, magnetofonu szuflada. Bo tak coś kojarzę, że był tam 422 chyba używany. Układ wyciszania szumów. Jest to artykuł autorstwa pana o inicjałach RK. Jak widzicie, jest to propozycja update'u polskiego magnetofonu, który jest wyposażony w redukcję szumu CNRS2. Czyli praktyczny elektronik rzeczywiście był praktycznym elektronikiem, bo w prosty sposób pokazywał, jak upgrade'ować naszą polską rodzimą konstrukcję. Tu mamy też układ HX Pro do magnetofonu kasetowego autorstwa też tego samego pana. Jak widzicie, HX Pro jest bardzo proste do wykonania. To jest niewiele elementów, też była płytka drukowana i myślę, że to możecie znaleźć w internecie. Jako skan czy coś takiego, jeżeli macie stary magnetofon polski, a chcecie go przerobić troszeczkę, no to proszę skorzystać z tego magazynu, poszukać go w sieci. Te elementy, które są tu użyte do HX Pro, naprawdę są do kupienia. To jest, można je nawet wymienić. Opis cewek także jest w artykule, jak myślę. Mało tego, praktyczny elektronik pokazywał też kilka fajnych rzeczy, jak wzmacniacze mocy. I w diodzie był wykorzystywany we wzmacniaczach taki układ scalony, który nazywał się STK4042. I przedstawiono bardzo ładny wzmacniacz z wykorzystaniem tego układu scalonego. Jakie jest brzmienie tego wzmacniacza, tego STK, to wszyscy wiemy. Ale myślę, że pan Aleksander Kaźmierski, zachęcając ludzi do zrobienia takiego wzmacniacza, nie miał złych intencji. Przecież w ten czas to był szał, to był krzyk mody. Taki właśnie układ scalony. Jak chcecie wiedzieć, jak wygląda struktura wewnętrzna układu scalonego STK4042, to widzicie na załączonym obrazku. W filmie o układach redukcji szumu pokazywałem wam pewien artykuł z Radioelektronika z układem scalonym, który jest DBX-em. Tu mam płytkę drukowaną do tego. Nie wiem. Dwa razy montowałem. Raz nawet układ działał z magnetofonem szpulowym. Potem to rozmontowałem, potem znowu to montowałem do magnetofonu kasetowego, ale nie chciało to za bardzo grać z magnetofonem kasetowym. A tutaj mamy ten sam układ scalony na płytce drukowanej DBX oryginalnego Technicsa. Tu był. I zobaczcie, jakie te płytki są niepodobne do siebie. Tutaj mamy jeszcze dwa przekaźniki. Zresztą odsyłam do tamtego filmu. To jest AVT220, projekt czytelników. Odsyłam do tamtego filmu o redukcji szumu w magnetofonach, w serii o magnetofonach, o analogowym zapisie na taśmie magnetycznej. Tam szczegółowo omawiam sposób działania tego układu scalonego. Założyłem słuchawki na smartfona, więc powinniście słyszeć szum. Jak widzicie, nie ma reakcji, jeżeli chodzi o zmianę przy Dolby, natomiast przy DBX-ie powinien szum zniknąć. Prawdopodobnie nie działa nam jeszcze Dolby. Tutaj mamy Dolby.
idzie nam to na nóżkę numer 25. Tutaj. I mamy tak. Kiedy jest wyłączone, mamy plus 6 V. Działa B minus 0,9 V. I działa C 5,6 V. Takie są tutaj napięcia. Teraz tak. Przełączamy. Czyli mamy wyłączony, brak reakcji. B, brak reakcji. C, brak reakcji. I tak samo 27, 265. Drugi scalak. Widzimy brak reakcji. Musimy poszukać, co się stało na płytce drukowanej. No i nie dziwne, że nie działa Dolby, jak ktoś świadomie przerwał ścieżkę. Trzeba to naprawić. Z pewnością ponownie słyszycie szum. Mniejszy, jeszcze mniejszy i najmniejszy. Czyli funkcjonalność Dolby została przywrócona. Taśma normalna. Oczywiście tutaj mamy pauzę włączoną, żeby Was nie ogłuszać. Więc naprawione. Jak widać, dwa włączniki są fałszywe. To jest po to, że nastaw generalnie dokonuje się dwoma. Ten służy tylko do wyłączenia jakiegoś tam obwodu. Bo to jest, jak widzicie, normal CO metal. I potem tu załączenie Dolby, wyłączenie czy tam DBX. To właśnie do tego jest. Styki też mogą być nieco zasiarczone, bo świadczą o tym nóżki. Więc całość wysuwamy po prostu do przodu i wyjmujemy. To jest całość, jeżeli chodzi o demontaż. Następnie usuwamy obie sprężynki stykowe i mamy możliwość wyczyszczenia tych styków. Te przełączniki nazywają się TKR. Wyglądają tak. Są wsuwane po prostu w tą obudowę. No jak widać, trzeba je wyczyścić. Nie wiem, czy to w tym świetle będzie widoczne, ale tu mamy takie niespodzianki, że nawet końcówki są zaśniedziałe. Są zielonego koloru. Może to jest lakier? Ale wątpię. A może jest to po prostu już korozja. Na stykach niestety ślady korozji, jakichś osadów. Więc trzeba je wyczyścić. Poza tym tutaj też widać te osady. O, nawet się mieni zielony kolor. No, do mycia i wyczyszczenia. Dobrze, że to rozebrałem. To ten niesprawny ten przełącznik powoduje awarię po prostu podczas przełączania nagrywania, odtwarzania. Na przykład zmiana wzmocnienia. Styki umyte, zabezpieczone przed korozją, ale najwięcej zabawy będzie z tą sprężynką, żeby umieścić w tym przełączniku. Jak zwykle sprawdzam rezystancję dwóch wybranych styków. Jest ok. Rozmontowałem co nieco. Tutaj są powierzchnie stykowe od gniazd. Jak widzicie, no niestety trzeba ingerencji. Wyczyścić to wszystko. Pierwsze gniazdo się udało w miarę dobrze wyczyścić. Jak widać na załączonym obrazku. Pozostały jeszcze dwa. Te są bardziej zabudzone. A tak mogą wyglądać styki w gnieździe zabudzonym. Wszystko do czyszczenia. No i wyczyszczenie zakończone sukcesem. Zostało tylko jeszcze jedno gniazdo. I taka rada, że jak teraz tu dokręcacie tę śrubkę, to użyjcie oczywiście odpowiedniego narzędzia, ale nie dociągajcie tej śrubki do samego końca. Najpierw trzeba to wlutować w płytkę drukowaną i dopiero potem, żeby to się troszeczkę tak ruszało na boki, dopiero potem tu zakręcić. No i wskazówka. Składając tego typu gniazda, dobrze jest włożyć wtyk do środka, żeby osiągnąć taki efekt, bo w przeciwnym razie ten języczek Wam będzie blokował wejście do gniazda. Tutaj widzicie włącznik sieciowy. Jest to widoczne, że trzeba go wyczyścić. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest wszystko ok, ale ten zielony nalot, który nam zafarbował ten smar, no, sugeruje jakąś korozję już. Trzeba tę blaszkę tam wyczyścić. W dodatku sama blaszka stykowa jest bardzo mocno zaczerniona. Bardzo ładne styki. Teraz trzeba tu posmarować
posmarować wazeliną i złożyć. Tam też w środku na tym styku. Tutaj mamy już wyczyszczone powierzchnie. Tutaj suwak też już jest czysty. Zostawiłem oryginalny smar, nie usuwałem go. Tutaj prawdopodobnie był użyty jakiś cudowny środek. Jak widzicie, błyszczy się wszystko. Trzeba to wysuszyć. Taśma do kalibracji magnetofonów japońskich 180 nW na metr. Jak widzicie, albo taśma jest źle nagrana, albo głowica jest kopnięta. No taki spadek. Zaobserwujcie też różnicę pomiędzy kanałami. I tu mam przy użyciu drugiej taśmy 250 nW na metr dla magnetofonów europejskich i zobaczcie, że rzeczywiście przesunięcie między tymi kanałami trochę jest i prawy kanał jest gorszy dla wysokich częstotliwości i strasznie mi tu spada, chociaż mieści się jeszcze tutaj. Wniosek jest taki, że albo głowica jest zła, zresztą widzieliście, że ma bardzo szeroką tą szczelinę. Może źle jest wykonana, to jest jakiś rebrand. No prawdopodobnie też ona była robiona w Europie, do magnetofonów europejskich. Ktoś sobie wymyślił, kupując jakiś tam New Old Stock, że naklei naklejeczkę tak i będzie dobrze. Ale dobrze nie jest. Muszę porozmawiać z właścicielem, czy naprawdę chce mieć tę głowicę, czy też może zastosować tą trochę startą, oryginalną. Bo nie jest dobrze. Generator prądu podkładu jest prymitywny, no bo to jest ten generator z uzwojenia transformatora. Wychodzi nam na jeden potencjometr i na drugi potencjometr. W związku z czym trafia to sobie tu na przełącznik play record. Gdyby mi częstotliwość 1 kHz źle nagrywał, no, muszę balans ustanowić. Dobrze, mamy balans. To byłbym podejrzewał. O, jest dobrze. O, mała korekta jest potrzebna. Byłbym podejrzewał po prostu, że coś nie tak jest na... Albo tam 100 Hz, nie? 100 Hz trzeba by podnieść sygnał. Do tego 0 dB. No ale mniejsza to już, nie? Cofnijmy. 100 Hz jest. Od razu regulowałem tam potencjometrem, więc może mi się trochę rozjechało to. Ale jest ok, 100 Hz. To bym podejrzewał, że tutaj jest jakieś uszkodzenie, gdzieś w tym miejscu. Albo na przełączniku, bo przełącznik czyściłem. No ale to jest tylko dla częstotliwości 10 kHz, więc dla sopranów. Głowica jest nowa, rozmagnesowana, więc problem. Problem będzie gdzieś tu z tym filtrem związany, z tą pułapką. Może być ona zwierająca sygnał za bardzo. Nie wiem, muszę tam sprawdzić. Tu mamy też jakiś kondensator. Istnieje jeszcze możliwość podmiany tego kondensatora na inną wartość, bo on tworzy rezonans z głowicą i może właśnie obcinać trochę pasmo, bo on jest do tej innej głowicy. Bardzo mnie interesuje, czy to jest wpływ głowicy na ten sygnał, po prostu wadliwa głowica, więc zamieniłem sobie kanały wychodzące na głowicę. Tak więc sprawdzamy. Puszczamy magnetofon, zerujemy licznik. Nagrywamy kawałek. No niestety, to jest wpływ elektroniki. Coś na płycie głównej jest nie tak. Mogę z powrotem odwrócić sygnał na głowicę. Mogę zaraz to przełączyć, zobaczycie, że będzie tak samo. Sygnał przełączony, nagrywam coś, cofam i ten sam efekt. Kondensator CC57 120 pico jest ok. Drugi kanał też jest w porządku. Z potencjometrem jest wszystko ok. Nie wiem, czy mi się uda jedną ręką filmować i mierzyć. 100 kilo. 100 kilo. Do suwaka 75 kg, 70 kg, 44 kg, 39 kg. Nie są równo ułożone, ale przecie to nierówno ułożenie tutaj w tym przypadku nie ma aż takiego wpływu, żeby miał soprany. Zresztą ja regulowałem wcześniej, że to
PR-kami i nie miałem możliwości zwiększenia wzmocnienia dla wysokich tonów. Nie wiem, jeszcze będę musiał poszukać, pogrzebać, ale wyczerpują mi się alternatywy. Tak po prawdzie nie znalazłem wadliwego elementu, ale przelutowanie elementów spowodowało to, że usterka zginęła. O, nierównomierne prowadzenie taśmy. O, magnetofon, mówiłem, nie ma najlepszego mechanizmu. No proszę, prawie równo. Bias trzeba tylko skorygować. O, już jest problem z mechanizmem. Zapytacie być może, czy udało mi się znaleźć wadliwy element. Otóż nie. Być może był tam jakiś zimny lód. No i w czasie, kiedy to sprawdzałem, po prostu poprawiłem ten lód. No nie dawało mi to spokoju. Ale zainspirowany filmem na kanale u kolegi Rubensa, stwierdziłem, że warto by było sprawdzić elementy poprzez ogrzanie je i schłodzenie. No i nic nie znalazłem. Więc prawdopodobnie problemem był jakiś zimny lód. Nie zawsze wszystko się zobaczy za pierwszym razem. Jeżeli oglądacie filmy na YouTubie, widzicie, że naprawa przebiega spłatka, że szybka jest, że nie ma problemów, nie wierzcie w to. Zawsze są jakieś problemy, no chyba, że mamy zwyczajny rekap. Żeby ustawić taki magnetofon, to tutaj trzeba spędzić kilkanaście godzin wręcz, żeby nagrać kawałek, odsłuchać, ustawić. Nagrać kawałek, odsłuchać, ustawić. W tej chwili mamy trochę za dużo sopranów podczas nagrywania, no muszę ten prąd podkładu zmniejszyć nieco, żeby stosunek basu do sopranu był zrównoważony, żeby to brzmienie nie było ostre. Potem będzie mnie czekało jeszcze ustawienie progu Dolby. Potem będzie mnie czekało ustawienie progu DBX. Doprawdy tych czynności jest bardzo dużo. I tego oczywiście nie pokazuje wam nikt na YouTubie, jak to się robi. Można to przeczytać zwyczajnie z instrukcji serwisowej. Z nową głowicą to nawet można ładnie ustawić azymut w fazie. Pięknie. Nastąpiła zmiana silnika, więc mierzymy prędkość, ustawiliśmy już ją. Jestem przygotowany, mam odpowiednie tutaj częstotliwości, tam mam oscyloskop, zeszycik do zapisywania odpowiednich wartości i za chwilę będę to notował. Sygnały minus 20 dB, sprawdzam pasą przenoszenia. Pomiary wykonane za pomocą dwóch taśm testowych. Tu trochę pokreśliłem, bo się pomyliłem z częstotliwością. Idę to przenieść na coś takiego. Procedura zakończona. Tam jest ten rezystor, wpinamy się, 157 mV przez 1 ohm, to 157 mA, plus minus 15, moglibyśmy mieć nawet 170 mA. Tutaj macie wzór. Robię to tak, mam tu generator. Tu mam rezystor 600 ohmów i podłączony oscyloskop na wejście i oscyloskop na wyjście. Na wyjściu mam ustalone napięcie 0 dB i teraz muszę obliczyć, ile to jest minus 20 dB, żeby tym tutaj wyregulować na tym rezystorze minus 20 dB. Mam ustalony sygnał 42 mV na tym i teraz muszę przestawić częstotliwość, nagrać coś, przestawić częstotliwość, dla jednego kanału to zrobić, a potem dla drugiego. Nagrałem 1 kHz, teraz nagrywam 10 kHz, sprawdzam odpowiedź za wysoka, muszę skorygować bias. Jeden kanał już jest ustawiony, teraz trzeba ustawić drugi kanał.
Drugi kanał również ustawiłem. Teraz muszę sobie zrobić zupełnie co innego. Mianowicie sprawdzić dla niskich częstotliwości, czy mi przypadkiem magnetofon nie obcina. No i to jest, wiecie, nagrywanie próbki, odtwarzanie i zajmuje to grube godziny. Gdybyście chcieli ustawić 125 Hz według wysiedlacza, to nic nie zrobicie z tego względu, że jest on nieczuły na te częstotliwości. Jak widzicie tutaj, procedurę należy powtórzyć dla chromu i dla taśmy metalowej. Niestety dla chromu i dla metalowej taśmy mamy zbyt duży spadek napięcia, dlatego lepiej będzie ustalić dla tych taśm spadek taki, jaki powinien być i pogodzić je z lekko podniesionymi sopranami na tych taśmach. Trzeba ustalić po prostu jakiś tam kompromis i nie jest to łatwy wybór. Dlatego najczęściej używana taśma to jest ta, więc na tej taśmie ustawimy idealnie, a ta i ta, bo ta jest za droga do powszechnego użytku i nawet dla tego magnetofonu, więc najczęściej będziemy używać chromówka, bo to jest najlepszy stosunek jakości do ceny. Ustalimy na tej chromówce najlepszą odpowiedź. Żeby zrobić inaczej, musiałbym zaingerować znowu tę część magnetofonu, a dokładnie tutaj pobawić się z charakterystykami. Dlaczego tego nie zrobię? Ano z tego względu, że będzie to wymagało około 5-6 godzin. Bo muszę powtórzyć wszystkie pomiary, muszę sprawdzić znowu charakterystykę dla wszystkich taśm i nikt tego czasu nie zapłaci. Dlatego naprawdę nie krytykujcie mnie w komentarzach, że na przykład zrobiłem taki manewr, bo dokładne dostrojenie magnetofonu wiąże się ze zmianami elementów w tym magnetofonie, policzeniem tego i z kosztami, których nikt nie pokryje. Jak wiecie, wymieniałem głowicę, ona ma inne parametry, dlatego muszę zaustawić i poziom zapisu, i poziom odczytu, także zabawy teraz jest bardzo dużo, ale już jestem prawie na półmetku, muszę zwiększyć troszeczkę prawy kanał. Następny etap to wskaźnik fluorescencyjny. Takie połączenie, gdy nam będzie żarzyło się 0 dB, to w ten czas powinniśmy mieć na wyjściu 0,42 V. Ustawione. Następny etap to Dolby. Mam podłączone na pin 7, 12,3 mV i teraz muszę się przełączyć na pin 21 i powinniśmy mieć tam 0 dB. Mam podłączony pin numer, to jest 21, to jest wartość 0 dB. Włączam sobie B. To jest wartość, powinna być tutaj w tym momencie plus 6 dB i jak włączę C, przepraszam, że tak manipuluję, wtedy powinna być wartość plus 8,5 dB. Ja sobie to ponotuję i policzę. Pomierzyłem i dla Dolby B jest OK. Mamy wzmocnienie plus 6 dB, 6,27 dokładnie i 6,26. Natomiast dla Dolby C mamy katastrofę, bo mamy wzmocnienie plus 11,2 i 11,53 dB. A powinno być maksymalny zakres tam nie to, tolerancji 2,5 dB, to mamy 10,5. I tak mamy przekroczone. Sprawdzałem w tym artykule, jak ustawić Dolby C, ale niestety nie jest to powiedziane. Również nie jest powiedziane w instrukcji, jak przestawić Dolby C. Muszę tak to zostawić. No i ostatnia regulacja to jest ten regulacja czasu powracania ataku przy DBX. I wykonałem schemat, zrobiłem pomiar, mam generator podłączony, 600 ohmów na wejście, dwa kanały działają, różnica na TP 6 i TP7 to jest 15 mV, plus minus pół mV, idealnie DBX działa. Nagrywam jakąś tam próbkę. Cofamy. No jest ok, zaraz Wam puszczę przez słuchawki tę próbkę, założę na smartfona. Taki zestaw będzie.
To były te słuchawki, to był ten magnetofon, to było źródło, to była taśma. Na razie, trzymajcie się.